On był młody, przystojny inteligentny. Ona piękna, ambitna i mimo męża samotna. On miał lat 22, ona 25. Od pierwszego spotkania wpadli sobie w oko. On urodzony w Wołczynie, na dzisiejszej Białorusi, a wówczas Rzeczpospolitej, a ona w Szczecinie, wówczas pruskim. Czy to musiało skończyć się romansem? Niekoniecznie. Za to miał on ogromny, ten romans miał ogromny wpływ na historię Polski. Gdyby nie ten romans podówczas z Wielką Księżną, a później wszechwładną carycą Katarzyną II... To względnie skromny arystokrata Stanisław Antoni, tak, tak, Antoni Poniatowski, nie zostałby królem. Dziś opowiemy o tym, jak przez łoże wdrapać się na tron. Ja się nazywam Łukasz Starowiejski i zapraszam na pierwszy odcinek programu Historia bez tabu, czyli czego nie uczą w szkołach. A ze mną profesor Piotr Ugniewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I Muzeum Historii Polski dodajmy też. Dzień dobry Państwu. To pierwsze pytanie. Czy gdyby nie sypialnia... Nie ten romans, to czy Stanisław Antoni miałby jakikolwiek szansę, by zostać królem? No ja bym powiedział tak, że na pewno nie zostałby królem polski, Rzeczypospolitej i wielkim księciem litewskim, gdyby nie poparcie Rosji. A w momencie, gdy odbywała się wolna elekcja w roku 1764, to imperatorową rosyjską była Katarzyna, z którą rzeczywiście wcześniej, parę lat wcześniej, łączył y, przyszłego króla, obecnie kandydata do, do tronu. No, taki dosyć ognisty czy płomienny y, 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 romans, więc. Y, sam, sam ten romans nie był warunkiem sine qua non, żeby sięgnąć po koronę, ale był czynnikiem zbliżającym tych dwoje po, ludzi. Postawię, się trochę, postawię trochę w kontrze takie pytanie, bo według różnych informacji Katarzyna, wówczas wielka księżna, obiecała koronę Stanisławowi Augustowi w trakcie, gdy ten romans jeszcze trwał. Były na ten temat jakieś rozmowy. Tutaj zresztą trzeba od razu zrobić takie duże zastrzeżenie, kiedy mamy rozmawiać o tej romantycznej historii sprzed dwustu kilkudziesięciu lat. Że trzeba pamiętać, skąd my o niej czerpiamy wiadomości, więc podstawowym źródłem wiadomości jest sam przyszły król. Stanisław August Poniatowski, który spisał po latach, już grubo po zakończeniu tego romansu w Petersburgu, spisał swoje pamiętniki, i, a więc nie, nie był kimś całkowicie bezstronnym. I to nie jest zupełnie pozbawiony tendencyjności, niewinny tekst tego wspomnienia. Sama Katarzyna też zresztą napisała pamiętniki, które później ukazały drukiem, ale ona je bardzo starannie przefiltrowała, także pod kątem swoich romantycznych historii, i tam jest bardzo niewiele na temat. Spotkań z młodym Poniatowskim w Petersburgu. Jest potwierdzenie, natomiast nie ma rozwinięcia tematu, ale przypomnijmy, że i pamiętniki Katarzyny, i pamiętniki Stanisława Augusta były spisywane wtedy, kiedy obie osoby były istotnymi graczami politycznymi, czyli to wszystko, co napisały, musiało służyć też po prostu bieżącej polityce. Yy, tak, no, niewątpliwie yy, pamiętniki króla Stanisława Augusta są wybitnie pozostawały pod, wybitnie pod wpływem bieżącej polityki, a nawet nie tylko bieżącej, ale takiej myśli też co powiedzą potomni mhm. jaki obraz swojej osoby, swojej polityki swojego wypełniania królewskiej misji król pozostawi stop, teraz zatrzymamy się na chwilę zanim wejdziemy do tej jalkowy i spróbujemy dowiedzieć się co tam się wydarzyło, bo spróbujmy przybliżyć obu bohaterów tego, tego, tego romansu. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o pochodzenie, trochę byli podobni. W sensie oboje raczej byli osobami uważanymi za niżej urodzone i powiedzmy, no, nazwijmy to nawet trochę gorsze. Zacznijmy może od Poniatowskiego. Nie bójmy się chyba tego słowa. To był w pewnym sensie nuworysz. No i, i tak i, i nie, sama rodzina Poniatowskich nie, była dosyć skromną szlachtą, ale e, ojciec przyszłego króla zrobił już jednak bardzo wybitną e, karierę, sięgnął po najwyższe godności No ale to tylko bardzo jedno dobrze pokolenie. się pokolenie, Ale to tylko jedno pokolenie tak naprawdę, już to zresztą jest taki mm -hmm. wierszyk, który się pojawił w, tuż po koronacji, mm -hmm. tuż po tym jak Stanisław August został królem, Stanisław August już w tym, w tym momencie został królem. Przedziwne to jest dzieło Boskiej Opatrzności. Syn królem, ojciec krześle, czyli senator, a dziad pod starości, czyli powiedzmy zamożna, średnia szlachta. No to oczywiście jest satyryczny, nieprzychylny nowemu królowi tekst, ale jest w nim sporo prawdy, bo on opowiadał o błyskawicznej karierze Poniatowskich, z, z właśnie z, z takich szeregów dosyć skromnej szlachty, przez senatora, więc już magnata Stanisława Poniatowskiego ojca i jego syna, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli Czyli wręcz y, króla, ja tutaj już mówiłem, że. Ojciec Stanisława, przyszłego Stanisława Augusta dobrze się ożenił, bo Ale dzięki... Zacznijmy od tego, mm -hmm. że w ogóle to był bardzo wybitny, to była bardzo wybitna postać. Stanisław tak. Poniatowski zrobił karierę na dworze króla Karola XII, któremu podobno dwukrotnie ocalił życie. Mm -hmm. Pisał o nim Wolter nawet. Był to człowiek nadzwyczajnych zalet. Człowiek, który na każdym zakręcie życia i w każdym niebezpiecznym położeniu, gdy inni potrafili wykazać się co najwyżej męstwem, zawsze działał szybko, właściwie i skutecznie. Tak, to to na pewno był bardzo wybitny człowiek. No. Jak widać, startując z bardzo takiego skromnego punktu, osiągnął przyjaźń z królem Szwecji. Potem pojednał się po klęsce swojego protektora z. Umiał z zmienić obóz. Tak, a więc był politykiem elastycznym. Sięgnął potem po najwyższe godności, najwyższe urzędy w, w kraju. No i, mu, i mówię, że bardzo wiele znaczyło jego małżeństwo z Konstancją Czartoryską, która już nie była magnacką córką rodu zamożnego, wybitnego, także o dużych ambicjach politycznych i... No w końcu twórcy ważnego ugrupowania, najważniejszego być może, jednego z dwóch najważniejszych w ostatnich latach Rzeczpospolitej, czyli familii tak zwanej. Tak, a więc no ich potomek, czyli nasz Stanisław... Antoni, no jednak można powiedzieć, że był magnatem świeżej daty, ale, ale jednak już był jakoś osadzony w tym, w tym środowisku jego osobisty majątek potem kiedy nawet sięgał po koronę nie był bardzo, bardzo wielki w sensie sum, wartości ziemi tego co posiadał. Natomiast pewną nieprzeliczalną na walutę wartością były, były powiązania poprzez braci Matki właśnie z rodziną czartoryskich i, i, i związane z tym możliwości a sam, polityczne. A sam Stanisław Antoni, mm. czy był tak wybitny jak jego ojciec? A mówimy jest... jako, o młodym człowieku. Na razie zostawmy mm -hmm. jego lata bycia władcą. No, ja bym powiedział, że coś musiało w nim być, co dostrzegła właśnie Katarzyna, bo ja bym powiedział trochę, być może narażę się części słuchaczy, bo, bo powiem, że, że, że Katarzyna była bardzo wybitną osobą, nawet jako młoda dziewczyna. Jest wiele na to dowodów, i teraz raczej wątpię, by tak obdarzona takim ciekawym, silnym charakterem i wybitną umysłowością dziewczyna, Wybrała na no, w, w, intymnego przyjaciela, kochanka, mówmy brutalnie, yy, kogoś bez większych zalet. Romantycznie, nie brutalnie, panie profesorze. Być no, może romantycznie, tak. będziemy o tym jeszcze rozmawiać. Mm -hmm. No właśnie, teraz czas na tą drugą, drugą osobę tego. Tej historii, chciałem powiedzieć, dramatu, ale niekoniecznie. Mm, jak zło, tak zwał. Dla Katarzyny to nie był na pewno dramat. Księżniczkę, Aha. uwaga, Zofię. Tak, bo y, pewnie państwo nie wiedzą, że tak naprawdę y, y, Caryca Katarzyna urodziła się jako Zofia. Sophie Fr Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst, jeżeli dobrze wymówiłem, wymówiłem po niemiecku. I, y, no i to też ciekawa historia, bo urodziła się w Szczecinie. Mhm. Mimo, że była księżniczką Anhalt, która jest w środkowych Niemczech. Co wiemy o niej i o, o jej urodzeniu? Dużo plotek jest. No, no, wiemy, że jej ojciec był pruskim generałem, arystokratą niemieckim. Na służbie króla pruskiego, tak zwanego króla sierżanta, czyli Fryderyka Wilhelma I. Ale też wydaje mi się, że często trochę zapomina się, że to było bardzo kulturalne, wykształcone środowisko. Ten Szczecin był dość prowincjonalnym miastem, ale. No, nawet dość prowincjonalne miasto niemieckie reprezentowało w tej epoce całkiem wysoki poziom, a niewątpliwie jednak ten Ojciec Katarzyny to był y, przedstawiciel y, arystokratyczno-militarnej elity. Jest i rzeczywiście był ojcem, bo są plotki, że sam Fryderyk Wilhelm był e, prawdziwym ojcem no, księżniczki ty, Zofii. Tak, ale one są y, y, chyba mało prawdopodobne czy, czy, czy y, y, trudne do zweryfikowania. No. Y, y... Zresztą podejrzewam, że, e, właśnie nie podejrzewam, tylko bym powiedział, że, że one nie mają wielkiego znaczenia, no bo w, formalnie e, była jednak e, córką z e, I została uznana legalnego łoża. Tak. E, natomiast jak została wybrana na, 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 na żonę następcy tronu, no to jednak był duży społeczny awans. No tak, no to, to trochę był wynik w ogóle tego takiego gorączkowego poszukiwania przede wszystkim następcy Elżbiety Piotrowny, carycy hmm. rosyjskiej, która nie miała właśnie legalnego potomka, któremu mogłaby przekazać władze nad, nad Rosją i y, musiała sięgnąć po swojego y, siostrzeńca, ku, kuzyna y, księcia holsztyńskiego y, y, Piotra. No, ale y, wiadomo było, żeby, że y, konieczne było zapewnienie dalszej jeszcze sukcesji, a więc y, Piotr musiał zostać y, y, ożeniony. Był y, to przedstawiciel dynastii niemieckiej. W związku z tym, znaleziono mu też żonę Niemkę, a nie Rosjankę. Ale to prawda, on jest też wychowany w kulturze niemieckiej. To zresztą będzie jego duży kłopot mm -hmm. później, jak już na dworze w Petersburgu. Ta. Ale nie on jest bohaterem podcastu. Natomiast jak Katarzyna przyjechała, to tak naprawdę e, do Petersburga wcale nie miało łatwo. Ona tak naprawdę można nazwać w tych pierwszych latach była outsiderką. Odpychana od Carycy e, w bocznym nurcie. Czemu tak było? No przede wszystkim, no właśnie ona była importem z, z, z zewnątrz, to wynikało też z charakteru Elżbiety, Elżbieta też no, wybrała Piotra na, na swojego następcę, ale, ale nie, nie, nie był to... Taki kandydat, który był powiedzmy, nie wiem. To nie był kandydat z bajki, jak tak, się okazało. Kandydatem marzeń, więc. A pozycja jego żony to już w ogóle był jakby dalszy. Ona była, nie, nie, jak powiedzieliśmy, z powodów sukcesyjnych niezbędna, ale jako osoba nie, niewiele się liczyła na dworze. I za chwilę już przeniesiemy się do tego Petersburga, mm. gdzie ona spotka jego. Na razie chwila oddechu muzycznego. Był czerwiec 1755 roku, gdy Poniatowski przyjechał do Petersburga jako współpracownik brytyjskiego dyplomaty. Katarzyna i Stanisław Antoni spotkali się pierwszy raz na obiedzie wydanym z okazji imienin męża księżniczki Wielkiego Księcia Piotra i bez wątpienia przypadli sobie do gustu. Ale do tego, od tego, do romansu droga jednak daleka. Panie profesorze, zacznijmy może od tego... Czym był ten romans? Bo dla nas, ludzi współczesnych romans na no to wiadomo, to jest spotkanie często tajne, często sekretne, e, m, zwykle nieakceptowane przez środowisko. W XVIII wieku ten romans pełnił też inne role. No, rzeczywiście tak, szczególnie na na dworach monarszych w Europie panowała taka bardzo swobodna atmosfera, i, i romanse były czymś oczywistym. Właściwie wszyscy mieli kochanki, wręcz nie wypadało nie mieć kochanki. Nawet były, wydaje mi się, śmieszne sytuacje, gdy jacyś schorowani starsi panowie, którzy. Którzy nie, nie, chyba ostatnia ich myśl to była y, posiadanie kochanki, a jednak ją mieli, bo tak w, w, wypadało. To był troszkę jakby też jakby z. z Oznaka bycia w formie, bycia w, no, w, w nurcie towarzyskim, więc po prostu nie wypadało się uchylać od posiadania y, kochanki. Zwłaszcza pamiętajmy, że przede wszystkim no, w tle jest to dotyczy monarchów na pewno, ale też arystokracji dworskiej to jest epoka małżeństw aranżowanych, y, y, w których. Małżonkowie rzadko byli połączeni prawdziwą jakąś taką romantyczną, uczuciową więzią, więc poniekąd w jakimś sensie naturalne było szukanie takiej więzi, takich relacji poza małżeństwem. Do tego dochodzą różne względy polityczne, między innymi gry dworskie. Ale na przykład, i tu jest bardzo dobrym przykładem, właśnie Zofia, czyli Katarzyna, mhm. bo ona się chrzciła, gdy przyjechała do Petersburga, zanim została Wielką Księżną. Już mamy Katarzynę. Ehm, gdy okazało się, że tak, a pożycie z Wielkim Księciem, jeżeli istnieje, to sporadyczne i generalnie nie daje szansy na potomka, czyli mhm. tę najważniejszą e, sprawę, którą miała, miało załatwić to małżeństwo, jest nie do zrobienia. I e, ciekawe jest to, że że właśnie Elżbieta zleciła, caryca Elżbieta zle, zleciła Katarzynie, że ma tego potomka przyprowadzić na świat. Mm -hmm. Jak? Mniejsza z tym ma przyprowadzić na świat. No nie, nie, tak I, 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 i wiemy z bardzo dużą dozą pewności, że ojcem syna Katarzyny i formalnie Piotra III realnym prawdziwym ojcem był rosyjski arystokrata Sergiej Sałtykow, czyli przyszły następca tronu po Katarzynie. Jej syn Paweł I był naprawdę był synem Sałtykowa, a nie swego dynominę ojca, prawda, czyli Piotra III. Y no i właśnie w tym momencie mniej więcej wchodzimy z tą naszą historią, czyli z Stanisławem Antonim, który przyjeżdża na dwór Petersburgu, w Petersburgu z bardzo e, dobrym, biegłym, e, mądrym e, i umiejętnym dyplomatą e, brytyjskim, charlim, charlim? Charles Charlesem Williams. Williamsem, tak. E, Ciekawe, i to jest właśnie a propos tej epoki, że rząd angielski sugerował nawet Williamsowi, żeby to on został kochankiem Katarzyny. Natomiast on odpowiedział w ten sposób: zacytuję. Człowiek w moim wieku może być bardzo dobrym przyjacielem, ale kiepskim kochankiem, gdyż moje berło. Nie sprawuje już rządów. No tak, on był już rzeczywiście panem w pewnym wieku schorowanym na czele z Syfilisem, który bardzo podkopał jego zdrowie. I też wkrótce, właściwie później uważa się, że z powodu właśnie tej choroby Williams i zaburzeń psychicznych, które były, towarzyszyły tej chorobie, on popełnił samobójstwo. Także no to nie, to nie był kandydat dla 25-letniej. Ale Williams jako, Williams jako wytrawny dyplomata i gracz dworski miał zawsze drugą opcję pod ręką. No i się okazało, że Stanisław Antoni, którego poznał wcześniej, którego przybył do Petersburga, świetnie się do tego nadaje. Znaczy, jedno, co jest bardzo charakterystyczne dla tej epoki, w tej opowieści, którą nam pan przedstawia, jest to, że, że ten te romanse, te nieformalne, erotyczne związki były też środkiem prowadzenia polityki. No bo mówimy o jakimś zleceniu rządu brytyjskiego własnemu dyplomacie. Prawda? Brzmi to absurdalnie, a nawet, a nawet śmiesznie. I oczywiście nie jest to jakaś wersja bardzo ściśle potwierdzona w, w archiwach, ale ale no, tak, to, że ona w ogóle funkcjonowała, wiele mówi o tej poce. No właśnie, bo tam e, historia polegała też na tym, że tworzył się młody dwór przy wielkim księciu, tworzyły się koterie, także przy Katarzynie. Przecież wszyscy wiedzieli, że Elżbieta nie będzie żyła wiecznie, nawet. Mhm. Coraz częściej krążyły plotki, że ona niedługo umrze. Ona dosyć długo jeszcze przeżyła, była silną kobietą, tak. ale już od pewnego czasu tworzyły się takie alternatywne scenariusze i Katarzyna mhm. w nich też uczestniczyła. Tam była kwestia też całej układanki europejskiej. Anglia, Francja, Prusy, Rosja, Austria. Wszystko to się zbiegało na tych dworach różnych, także w Petersburgu. No dobrze, ale to zostawmy może tę sytuację polityczną. No bo, bo... tutaj może jednak dodać, że trzeba byłoby, że Williams miał do wykonania bardzo poważną misję, wcale nieromansową, właśnie polegającą na doprowadzeniu do sojuszu brytyjsko-rosyjskiego, i Katarzyna mogłaby być jakimś rzeczywiście takim, jak to powiedzieć, pomostem, który, który wyprowadził do, do takiego właśnie dyplomatycznego rozwiązania. No to może powiedzmy o tym początku, był ten, ten uroczysty obiad, czy to przyjęcie imieninowe, ale to jeszcze trochę trwało, zanim, zanim Stanisław Antoni pojawił się u wrót komnaty. No, i trwało to z grubsza jeszcze pół roku, dlatego że król przyszły zanotował swoich pamiętnika, że w ogóle początkowo jakby nie, nie zwrócił uwagi na, na, na Katarzynę, mimo jej urody, ale, ale uważał, że ona jest, ma takie bardzo propruskie poglądy, jak jej mąż Piotr III, a z kolei Poniatowski, był wychowany Przyszły w ba Piotr Przyszły Piotr III, tak. No, powiedzmy, książę Holsztyński Piotr, więc. A z kolei Poniatowski był bardzo antypruski, tak został wychowany, więc to go odstręczało bardzo i, i no, panuje takie przekonanie, że to raczej potem Katarzyna wysyłała jakieś takie zawalowane sygnały, że chętnie nawiązałaby z nim jakąś znajomość i potem to ich pierwsze spotkanie, ale nie na obiedzie, tylko tet a tet, zaaranżował pewien dygnitarz młodego dworu, niejaki Naryszkin, który podobno wręcz wepchnął Poniatowskiego do komnaty, w której była wtedy Katarzyna i czyli to było spotkanie nieumówione wcześniej z, z Katarzyną, być może być może Można powiedzieć nawet że, w pewnym sensie w cudzysłowie, że z nie słowowi za zadano pewien gwałt. Trochę na to, na to wygląda, znaczy chyba bardzo nie miał później tego za złe ani Katarzynie, ani Naryszkinowi. W każdym razie z tych relacji wynika, że właściwie to spotkanie nie było wynikiem umowy z, z Katarzyną, tylko właśnie zrobił to na Ryszkin, no ale myślę, że brał pod uwagę to, że, że Katarzyna się jak świadczą inne wzmianki, interesowała młodym Poniatowskim, bo widziała go już wcześniej właśnie w tych takich sytuacjach bardziej publicznych. No I tutaj dochodzimy do tej takiej dziwnej sytuacji, że tak naprawdę Stanisław Poniatowski nie bardzo nawet Mógłby opuścić tę komnatę, będąc tam wepchnięty, bo to byłaby ujmana na honorze wielkiej księżnej. Yy, tak. No i w ogóle jakieś takie zamieszanie A był był byłaby. Honorowy, szlachetny i młody. Tak, no <grych> A ona więc... była piękna. Trochę to wygląda na to, że, że, że to była taka właśnie inicjatywa Katarzyny, która była od niego trochę starsza. No w tym wieku to jest spora różnica, bo jeżeli on miał 22 lata, ona 25 to i miała już kochanka, z którym miała, jak usłyszeliśmy dziecko, prawda? W poprzednim roku urodził się. Też przyszły car Paweł. Zresztą tutaj można zrobić jedną małą dygresję, bo ciekawe jest to, że Paweł uważał, że jego ojcem jest właśnie po Poniatowski. Mhm. To jest y, oczywiście niemożliwe, bo jak mówię... Y, daty się nie zgadzają. Daty się, y, to jest prosta sprawa, dlatego że wiemy, kiedy urodził się Paweł i wiemy, kiedy do Petersburga prawie rok później przybył, y, przybył Poniatowski. Niemniej charakterystyczne, ciekawe bardzo jest to, że y, przyszły car Rosji, Paweł I, był przekonany, y, że jego ojcem jest... Y, król polski, Stanisław August, poniatowski, więc, ale krążyliśmy wokół tego większego doświadczenia życiowego, Katarzyny, więc na to wygląda, że to właśnie ona przejawiała więcej inicjatywy. O, w pamiętnikach jest nawet wyznanie Poniatowskiego, że, że Katarzyna była pierwszą kobietą, z, której, z którą on był w intymnej, rel erotycznej relacji. To jest Poczekajmy może. Poczekajmy chwilę, weźmy oddech, trochę uspokójmy emocje, bo wejdziemy do tej sypialni i wejdziemy do tych pamiętników Stanisława. Augusta Poniatowskiego już wtedy. No, jak ale... Widać, trudno jest nawet po dwustu kilkudziesięciu latach opowiadając tę historię całkowicie zapanować nad emocjami. I trochę się nie rumienić. <grym> tak. Po piosence wracamy do rozmowy. No właśnie, powiedzieliśmy o tym, że Stanisław Antonik, gdy został wepchnięty, czy sam wszedł do tej komnaty, do sypialni Katarzyny, nie był zbyt doświadczony. To ona była tą osobą doświadczoną, jeśli chodzi o życie erotyczne. Sięgnę do pamiętników. Mówiliśmy o tym, że te pamiętniki niekoniecznie muszą być w 100% prawdziwe, ale posłuchajmy, co napisał o początku romansu Stanisław August Poniatowski. Surowe wychowanie ustrzegło mnie od wszelkich rozpustnych stosunków, potem zaś zbieg najrozmaitszych drobnych okoliczności zdawał się zachować mnie całego dla tej, która później rozporządziła moim losem. Mogłem jej złożyć w ofierze to, czego nikt nie posiadał. Nareszcie poznałem miłość i kochałem ją z taką namiętnością, że gdybym miał doznać zawodu, byłbym najnieszczęśliwszym z ludzi. Niesamowite no. wyznanie miłosne. Tak, zresztą tak na marginesie zauważmy, jak to jest pięknie napisane. Tak, prawda, Stanisław August był hmm. bardzo dobrym literatem. Tak. Hmm. Tak. No właśnie, to. Ciekawy jestem, czy Katarzyna zdawała sobie sprawę, czy rzeczywiście tak było. Trudno sobie wyobrazić, że Stanisław August był tak zupełnie, e, e, zupełnie niedoświadczony. To takie czasy, kiedy on przebywał na dworze, na różnych dworach europejskich. To jest czas, który niedługo później, gdy wraca pierwszy raz do, do Warszawy, obawiając się, rodzice jego się obawiają się o tę sytuację w Petersburgu, to on właściwie wpada od razu w ręce innej kochanki, swojej kuzynki. I e, tak. e, e, to wszystko tak e, mówi, że ta historia jest e, może niejednoznaczna. E, bo, no bo właśnie, to prawie, no, ale jeżeli tak, to piękna. Tak, no tutaj niestety nie, nie znajdziemy rozstrzygnięcia. Musimy polegać na tym, co napisał Poniatowski, chociaż rzeczywiście to jest, biorąc pod uwagę swobodną, o czym była mowa, atmosferę na, na dworach europejskich, a to, to jest mało prawdopodobne, a wiemy, że, że Poniatowski był wcześniej na dworze drezdeńskim. No, jeździł po Europie. Warszawa też nie przypominała klauzurowego klasztoru, a, a tu bywał z okazji Sejmów na przykład wcześniej, więc no, tutaj trochę jesteśmy bezradni bo o historii, to, tego świadectwa. Krótki cytat znalazłem jeszcze, a propos, też z pamiętników, a propos jego wojarzy wojarze zagranicznych. Podobno rodzice powiedzieli mu, że pojedzie pod warunkiem, że nie będzie grał w gry hazardowe, nie skosztuje wina, ani żadnego gorącego trunku i nie ożeni się przed 30 rokiem życia. E, czyli miał takie instrukcje, więc być może rzeczywiście coś w tym było. A, a ty, poza tym przyznanie się do tego, że jest się prawiczkiem, nie wiem, czy było dobrze widziane. Hey, <laughs> no, uh... Tu on się przyznaje do tego w tej drugiej księdze pamiętników, którą na, zaczął pisać na początku lat 80., a więc był człowiekiem prawie 50-letnim, kiedy, kiedy to, to, to pisał, a więc myślę, że tutaj już nie, nie musiał mieć tego typu oporów i, i, i skrupułów. Natomiast jeśli chodzi o to zalecenie rodziców, to ono się spełniło w 100% do końca, dlatego że Król nie pił alkoholu, nie grał w, w gry hazardowe na pieniądze i nie, nie ożenił się. Jeszcze? Nigdy. A propos tego, czy to była miłość, czy nie, no to posłuchajmy opisu, jaki pozostawił Poniatowski na temat właśnie Katarzyny. Bo my mamy taki obraz tej Katarzyny, carycy, mhm. mającej te kilkadziesiąt, 60 lat, tej takiej strasznej... Chyba nie waham się powiedzieć, baby, która mhm. no, no jest jedną z czarniejszych postaci, jeśli chodzi o historię Polski i Litwy. Mhm. E, no to posłuchajmy. Miała lat 25. Była dopiero po pierwszym połogu i w tej pełni piękności, która jest szczytem rozkwitu kobiety urodziwej. Przy włosach czarnych, płeć olśniewającej białości, rumieńce żywe, oczy duże, niebieskie, wypukłe i pełne wyrazu, rzęsy czarne i bardzo długi nos grecki. Usta rzekłbyś wołające o pocałunek, ręce i ramiona najprzedniejszych kształtów. Kibić wysmukła, wzrost raczej słuszny niż mały, hut leciutki. I tam jeszcze rozpisuje się Stanisław August długo, długo. Mhm. Załóżmy, że tam na pewno było zauroczenie Stanisława Augusta. Ja mam pytanie: czy Katarzyna też była zauroczona? No, wydaje mi się, że nie mogła być jednak dość długiej relacji, to jeszcze przerwanej pobytem Poniatowskiego w, w Polsce, no bo mówiliśmy już chyba, że on w pewnym momencie musiał z Petersburga wyjechać. Po czym, między innymi, na skutek starań, usilnych starań Katarzyny, on do, do Petersburga powrócił, aby Przede wszystkim po co? Żeby kontynuować ten ten, ten romans. Więc romans z... brzemienny w skutki w tym momencie do tego, no, ty... bo urodziła, Katarzyna urodziła córkę. Tak, to prawda. Ta, ta I córka... to jest na pewno córka Stanisława Antoniego. Tak. Tak, to wszystko na to wskazuje, tylko że ona przeżyła kilkanaście miesięcy w sumie, więc umarła jako ma, małe, małe dziecko. Natomiast no, nie, ta znajomość nie trwa, aby na poziomie takim intymnym prawie no, trzech lat, czy, czy, czy no, na pewno z przerwą tutaj trzeba byłoby obliczyć ile to trwało miesięcy, w każdym razie to nie jest jakaś... Brutto czy netto? Tak, to jest zostawmy. już, zostawmy tę buchalterię na, na boku, natomiast no, trudno powiedzieć, że to jest jakaś bardzo krótkotrwała afera miłosna, tylko jednak poważna, poważna romantyczna historia, czyli... Katarzyna musiała dostrzegać rozmaite zalety Poniatowskiego. I inne źródła, które korespondencja, świadectwa innych osób o, o młodym Poniatowskim świadczą, że był to na pewno człowiek interesujący, którym mógł zwrócić uwagę na siebie Wielkiej Księżnej. E Trwało to trzy lata z przerwami. Raz mm -hmm. musiał wyjechać, skończyła się misja dyplomatyczna. Zresztą nie było bezpiecznie na tym dworze e, dla Stanisława Ta. Augusta. Rodzice go wezwali, potem wrócił. No i miał taką sytuację, no można powiedzieć, że. Trochę stąpał po polu minowym Stanisław August, bo w którymś momencie karety wielkiego księcia, męża Katarzyny mhm. i Stanisława Poniatowskiego spotkały się na drodze. Mhm. Pewnie wielki książek, który nadużywał alkoholu, by się nie zorientował, ale jego kochanka tutaj e, e, zro, zrobiła taką dużą aferę, mhm. opowiedziała mu właśnie, że Stanisław August jest, 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 jest kochankiem Katarzyny i co yy, yy, i to tak naprawdę wzbudziło wściekłość Piotra, a to mogło naprawdę kosztować bardzo dużo Stanisława Augusta. Został można powiedzieć aresztowany, bo trzech, trzech, trzech czy czterech żołnierzy Piotra zabrało go do komnaty Piotra, miał nieprzyjemną rozmowę, we wszystko wmieszała się Elżbieta, ale to znowu talent dyplomatyczny Stanisława Antoniego. No, tak, co prawda potem też było takie spotkanie we czwórkę, co, co, mhm. co właśnie z punktu widzenia naszych, jakichś wyobrażeń o obyczajowości. We jest, Wielki Książę tak. Piotr. Jego kochanka, hrabina. Zapomniała. Tak. tak jest. Ta, która nakręciła aferę. Katarzyn Stanisław Antoni i wyciągnięta ze swojej sypialni w innej części pałacu. Tak. Katarzyna, która przyszła, gdzieś tu mam cytat, nawet nie do końca ubrana na tą, na tą nazwijmy tą imprezę. No, no tak, bo to było zupełnie coś spontanicznego, to, to, to spotkanie. I oczywiście Poniatowski przeżył chwilę grozy, że to oznacza właśnie całkowitą de dekonspirację i no, bardzo potencjalnie groźne konsekwencje. Pamiętajmy, że wiedziano, że na dworze rosyjskim no ludzi, którzy Łatwo było stracić życie. Tak. Bardzo którzy łatwo. w jakiś sposób podpadli, a to jest bardzo poważna sprawa Roma z, z następczynią żoną, tronu. Tak, następczynią tronu. Więc, więc to, to groziło co najmniej zesłaniem na Syberię, o ile nie wręcz śmiercią, więc to to nie były przelewki, i yy, Poniatowski nalał się mnóstwo strachu, ale okazało się, że, yy, że, 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 że Piotr jakby dał do zrozumienia, że wie o sprawie i że nie ma jakby pretensji ale... on nawet uznał tę córkę Stanisława, Stanisława i Katarzyny za swoje dziecko no, no tak, bo też w jego interesie nie leżało robienie skandalu i ukazywanie się oficjalnie i publicznie całemu światu jako mąż, któremu żona przyprawia rogi, prawda, więc I, i chyba też impotent no tak, więc no tak, bo, bo, bo już co najmniej drugie dziecko no. mamy yy, z innego ojca, prawda? Hmm. Więc yy, to nie, nie leżało w interesie wielkiego księcia, natomiast yy, oczywiście to, był, yy, to było stąpanie po, po bardzo takim cienkim lodzie. I Poniatowski miał świadomość, że, że dużo, dużo ryzykuje. No i w końcu to między innymi te, te obawy sprawiły, że został odwołany przez dwór Saski, bo w tej, ten drugi pobyt w Petersburgu odbywał już nie jako sekretarz brytyjskiego ambasadora Williamsa, tylko jako oficjalny poseł Saski na dworze w Petersburgu i i król Saski, a, i, i elektor Saski, a król Polski odwołał go z tej placówki w 1758 roku, bo jednak to, było zbyt, to była zbyt ryzykowna gra. Ten ląd był podpalony, ten prog mm -hmm. był zbyt blisko. Poniatowski, jak wrócił do, 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 do Polski, to cały czas wierzył, że, że jednak do tego Petersburga przejdzie jeszcze raz. Tyle tylko, że sytuacja się zmieniła, Caryca Elżbieta umarła, Wielka Księżna została. Carycą, żoną cara tak naprawdę. Mhm. Potem niecały rok czy półtora roku później doprowadziła do przewrotu. Nie, to trwało kilka miesięcy, kilka bo miesięcy tak. Elżbieta umarła na samym początku pierwszych dniach stycznia 1762 roku, a w pierwszych dniach lipca 62 nastąpił zamach stanu, który obalił rządy. By Piotra a wkrótce, później, e, nawet sądzę, na polepszenie. Kadę... w dziwnych okolicznościach. No tak. Podobno na, e, nie pamiętam, na, na nerki czy na coś tam oficjalna to no, e, umarł. E, oczywiście e, komunikat i potem nawet oficjalny pogrzeb, prawda, skazywał na naturalną przyczynę śmierci, ale, ale e, to jest absolutnie niemożliwe, że wie, wiemy. Z pewnością, że, że został zamordowany i to, z, jeśli nie na polecenie, to przynajmniej za cichą zgodą Katarzyny. I niedługo później, bo jeszcze cały czas krążyła korespondencja między Katarzyną a Stanisławem, ale urwała się, urwała się takim listem. Usilnie proszę Pana o, no, o niespieszenie się z przyjazdem tutaj, dlatego że obecność Pana wobec teraźniejszych wypadków byłaby niebezpieczną dla niego, a i dla mnie również szkodliwą. W ciągu całego życia będę dążyła do tego, aby być Panu pożyteczną oraz zachowam dlań i jego rodziny szacunek. I dodawała gdzieś w innym miejscu, żeby nie pisał słodkich bilecików szkodliwych. Mhm. Taki zakończenie romansu, który zresztą przypomina zakończenie wielu innych romansów, właśnie takim bilecikiem. <trybuj> Tak, ale no to, to ma związek z tym, że jej pozycja na tronie w pierwszych miesiącach i pierwszych latach panowania była no, bardzo niepewna. My widzimy Katarzynę przez pryzmat całego jej 34-letniego panowania i sukcesów, które z czasem osiągnęła i które niewątpliwie utwierdziły ją w tej Carskiej roli imperatorowej Rosji. Natomiast na początku obserwatorzy spodziewali się, że, że ona sama zostanie obalona, zabita czy, czy wygnana. W każdym razie, że nikt nie, nie, nie miał pewności, że ona Utrzymała się jednak na, na tyle wybitnym graczem i władcą, że utrzymała się, no ale to już jest zupełnie, i, i stworzyła jeszcze większy imperium z Rosji, ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Tak. Natomiast dotrzymała słowa, jeśli rzeczywiście ono padło. Stanisława Antoniego e, uczyniła królem. Pytanie, czy to była e, obietnica kochanków, czy też e, tak jak napisała, i szukam tutaj cytatu do Fryderyka Wilhelma z wszystkich kandydatów do polskiej korony ma najmniej możliwości osiągnięcia jej, a zatem będzie za nią najbardziej wdzięczny tym, z rąk których koronę otrzyma. Pytanie, czy to tylko było działanie polityczne, ten liścik do, do króla pruskiego, czy też no trudno powiedzieć tak naprawdę, odcyfrować czy, czy, czy to wiązało się z pewnymi obietnicami i jakimś tam Pozytywnym podejściem do Stanisława Antoniego, czy też to była gra polityczna wyrachowana? Nie, nie, no to znaczy myślę, że, że ona go brała na serio jako kandyd swojego kandydata do polskiego nie, tronu. Wiedziano, że spodziewano się, że w niedługim czasie może nastąpić śmierć aktualnego króla Augusta III i Rosjanie szykowali się do powierzenia władzy komuś z kręgu familii, bo to było stronictwo prorosyjskie tak, wtedy. Był Adam Czartoryski, między innymi wymieniany, ona wskazała Stanisława Poniatowskiego. Tak. No i tutaj właśnie mówi się, że jakąś rolę. W powierzeniu poniatowskiemu te, tej roli odgrywał ten romans zakończony w 1758 roku. No bo Katarzyna go siłą rzeczy bardzo dobrze znała. Wiedziała kim jest, ale, ale to nie był jedyny warunek. Przede wszystkim on musiał być rzeczywiście, pochodzić z kręgu familii, mieć poparcie tego, te, tego stronnictwa. W cytacie, który tutaj padł, ważne jest to, że Poniatowski sam z siebie jakby nie miał wielkiego zaplecza. Jego zapleczem byli, byli wujowie, bracia matki. Chociaż z kwaśną miną, bo woleli swojego czartoryskiego umieścić na tronie. Tak. Zostawmy to może już, ponieważ kończy nam się czas rozmowy. Został Stanisław Antoni Stanisławem Augustem Poniatowskim został przez 31 lat. Królem został królem i rządził przez 31 lat. Ostatnie zdanie na temat tego zakończenia tej znajomości, bo ono jest bardzo gorzkie tak naprawdę. Mm -hmm. Przez te 30 lat oni się nie spotykali, gdy w 80-1880 bodajże siódmym, siódmym król Stanisław planował, włączając się w nurt polityczny, spotkać z Sarycą Katarzyną, doszło do tego spotkania. Zabiegał o nie wiele czasu, czekał na nią trzy miesiące, wydał, jak mówił jeden z dyplomatów, trzy miliony złotych, potem spotkał się przez trzy godziny. To było bardzo ponure dla Stanisława Augusta spotkanie, ponieważ Carycana nie zgodziła się praktycznie na nic. Co ważniejsze, myślę, że może uważała go trochę za zdrajcę. Co ważniejsze, na koniec zmusiła go do abdykacji, osadzenia i osadziła go w grodnie. Taki smutny koniec wielkiej My... historii. No tak, tutaj nie było happy endu, to nie jest hollywoodzki film niestety. No no, cóż... Hollywoodzki film skończyłby się w 1764 roku. Uczucie padło ofiarą polityki bym powiedział. I być może upływającego czasu. Też, też. Na tym zakończymy, tu postawimy kropkę tej historii, która oczywiście ciągnie się jeszcze tam dalej, chociaż już niedługo, bo niedługo później oba bohaterowie, bohaterowie tego naszego odcinka umarli. Mhm. No ale historia na temat romansu, który doprowadził do tronu, tu właśnie dobiega końca. Bardzo dziękuję za to oprowadzenia ja nas po tej historii. Profesor Piotr Ugniewski z Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Historii Polski był naszym gościem. A to był pierwszy odcinek historii bez tabu. Łukasz Starowiejski do usłyszenia.